miała twój ogródku, uratujemy cię od smutku. Rozpoczniemy wnet porządki, zabierzemy się za gwątki. Rydle, szperle, grabki w ruch, owiniemy się za dwóch. Usuniemy ślad zimy, sami sobie poradzimy. Witamy przybyłych gości na naszej szkolnej uroczystości. W programie zaprezentujemy inscenizację na łące, piosenki o wiośnie i Biedronce. Hej, hej! Spójrz, przyrodo miła, jak wkoło radośnie. Niechaj twoje serce bije coraz głośniej, nisko coraz dłuższe. Odeszła już zima, otwórz wreszcie oczy, coś pracę zaczynać. Cieszę się bardzo, że już jesteście. Coś na tej łące dzieje się wreszcie. Zakwitły kwiaty, pachną wspaniale i prezentują się okazale. Wiosna, ciebie się wie. Wiosna przyszła pieszo, już łąki nią się cieszą i stoją całe w kwiatach na powitanie wiosny. Hej przyjaciele, spójrzcie na łąkę, tam jest ten zając, siedzi spokojnie. Hej panie zając, co pan tu robi, po co ten koszyk pan tak ozdobił? Ja jestem zającem wielkanocnym. Ogłaszam wszem i wobec, że święta się zbliżają. Prezenty słodkie wszystkim przynoszę, które w tym pięknym koszyku noszę. To tradycja bardzo stara z tymi koszykami. Gdy Wielkanoc się zbliżamy, chodzimy z prezentami. A Wielkanoc to są święta, kiedy Chrystus zmartwychwstaje. Jako pamięć tejże nocy prezenty się daje. Zobaczcie, tam na łące kurczaki się zbierają. Wszystkie chyba pod skrzydełkiem, co one kolorowego mają? To są jajka kolorowe, pisankami nazywane. Zaraz sobie takie zrobię i pokażę mamie. Bardzo piękne, ozdobione, kolorowe, przystrojone. Tutaj ślaczek, tam kółeczka i wychodzi pisaneczka. Tu wielkanocna to tradycja jajeczka malować, lecz uwaga, zając wam je może zabrać i w koszyczku swoim schować. Jestem w paski, a ja w gwiazdki, na mnie kurka złota. Jakie wzory i kolory, prześliczna robota. Każda ładna, każda zgrabna, chociaż każda inna. Żadna z was się o pierwszeństwo kłócić nie powinna. Powiedz, która z nas ładniejsza? Powiedz szybko, która? Dosyć tego, chodźcie tutaj, o co się kłócicie. I tak przecież piękny prezent dzieciom zrobicie. Wielkanocne obyczaje, wszyscy dobrze znamy. Pamiętajmy o nich, gdy się przy stole zbieramy. Piękna i rodzina jest Polska Wielkanoc. A każdy świąteczny obyczaj ma swą magiczną moc. Inny zwyczaj wielkanocny to palmowa jest gałązka. Bardzo pięknie ozdobione, kolorowe, przystrojone. W dawnych czasach gałązka palmowa symbolem wiosny była, no bo wiosna zawsze na Wielkanoc do nas przychodziła. Teraz dużo o tradycji wiemy, przygotujmy więc koszyki, włóżmy różne smakołyki. A w sobotę do święcenia kosze zabierzemy i w niedzielę wraz z rodziną na śniadanie wszystko zjemy. Poniedzieli, poniedziałek zwyczajnie przychodzi, lecz w Wielkanoc jest on inny, z wiadrem wody chodzi. Miły zwyczaj, śmigus dyngus, bo pośród życzeń radośny przynosi nam w podarku uśmiech kolorowej wiosny. Nowy
życie w przyrodzie nastaje, czego jajko symbolem jest trwałym, jajkiem więc dzielimy się nawzajem, bo tak każe obyczaj prastary. Chciałbym i ja złożyć wam życzenia zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia. Tu się kręci program stały, a ty robisz rumor mały, psujesz moje menu, a tej daty nikt nie zmieni. W ten poranek kwietniowy rączką swoją załatwię ci wygląd nowy o smaku śliwkowym. Nie czaruj się, Robelciku, bo zjem cię, a wpierw przypiekę we własnym piekalniku. Jestem ciutek przygłuchawy i nie dosłyszałem całej sprawy. Mówisz w pierniku? Podobno nikt nie widział czerwonego kapturka, bo dał z bajki nurka. A taka z ciebie ofiara losu, że nie umiała z niego zrobić sosu. A teraz wołaj SOS, bo chatkę z piernika wcina burek pies. Widziałem też po drodze do programu kilku młodych szpanów, w tym Jazia i Małgorzatkiem, jak z nimi penetrowali twoją chatkę. Na Toryńskiego piernika lecę powiadomić wspólnika. Nie spodoba się to Gargamelowi, jak wszystkiego się dowie. Thank you.
Dziękuję Wam ślicznie. Natalka? Tylko Natalka. Tu Pani Dyrektor. Przepraszamy. Życzę Wam zdrowych, pogodnych świąt, tak? Lanego Dingusa. A jak trafiliście dzisiaj do biblioteki, to biblioteka zawsze z książkami. I dostaniecie w prezencie, tak? I zajączkowi będziecie mogli czytać. Tylko teraz tak, musicie się podzielić, tak? Jaką, kto wybierze? Ty chcesz taką, tak? A tu kolega będzie czytał o greckich budowlach, tak? Mhm. I teraz kochani. Na wszystkiego dobrego. A teraz zamknijcie. Zamknijcie. Thank you.